ponownie Ekonomia Raport, a z nami już w naszym studiu Andrzej Sadowski, prezes Centrum Adama Smysa. Witam serdecznie. I Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie RP. A to ona ma posiedzenia? Zbieracie się? No, pewnie, tak? W zależności od aktywności sekcji to są. Aha. Dobrze, to przy okazji jeszcze byśmy o tym porozmawiali. Kazimierz Krupa, dyrektor zarządzający Kancelaria Prawna Drawbridge. Dzień dobry. Rozumiem, że nie ma sekcji do spraw CETY? Nie ma, bo z nie CETA ma CETY. I jeszcze nie ma CETY i nie wiadomo, czy będzie. To jest taki już klasyk w zasadzie, że najpierw 7 lat negocjacji, wszystko w ukryciu i wszystko będzie fantastyczne i nie możemy podawać informacji, jak przebiegają negocjacje, bo inaczej się mleko rozleje, wreszcie się rozlewa to mleko i okazuje się, że znowu trzeba komuś wykręcać ręce, tym razem Walończykom. 3 miliony, jak mówiliśmy przed studiem. Tak, około 3 miliony ludzi. Ale nawet nie ta liczba jest porażająca, tylko to, że z jednej strony mamy Kanadę, naród 34-milionowy, z gospodarką w zasadzie plus minus na poziomie PKB, jeżeli chodzi o PKB Polski, a z drugiej strony 0,5 miliarda ludzi, jedna z największych gospodarek świata i trzęsie nogami. Największa, łącznie największa. Największa gospodarka i trzęsie nogami przed małą, rolną, lesistą Kanadą. Czy w ogóle Unia Europejska ma jeszcze zdolność do zawierania jakichkolwiek traktatów? Po tym, co stało się z uchodźcami, jeżeli chodzi o ochronę własnych granic, takiej elementarnej akcji pilnowania własnych granic, to widać, że chyba z liderami Unii Europejskiej jest poważny problem. I poważny problem na tej zasadzie, że nie wytłumaczono dobrze społeczeństwom swoim bilans korzyści. Mówi się generalnie, że tak zwany wolny handel będzie korzystny dla Kanady i Unii Europejskiej, natomiast nigdy nie przedstawiono ani w Polsce, ani w krajach unijnych tego bilansu, z którego jasno by wynikało. Stąd raczej traktować trzeba CETE jako sojusz obronny Kanady, a de facto Ameryki Północnej i Europy przeciwko konkurencji azjatyckiej, niż jako traktat o wolnym handlu, bo traktat o wolnym handlu nie może liczyć 1600 stron. Gdyby był traktatem o wolnym handlu, wystarczyłoby zasada, że likwidujemy bariery i to da się zmieścić na jednej stronie. Sam traktat chyba jest 300 stron, a reszta to są załączniki i aneksy do wszystkich punktów. Ale rzeczywiście, no, jak sama nazwa wskazuje, handel, wolny handel, to trzeba powiedzieć, że nie ma żadnych ograniczeń, a nie trzeba spisywać ograniczeń, których nie ma by się wydawało. No ale oczywiście są argumenty właśnie dlatego, że z niektórych ceł wycofujemy się wolniej, gwarancje, ograniczenia. Tak naprawdę są spisane ograniczenia, które zostają, a nie te, które schodzą. Ale moje pytanie dotyczy tego, że to jest kolejny przykład Unii Europejskiej. Wspomniał Andrzej Sadowski o imigrantach, ale mieliśmy także ostatnio próbę z nałożenia nowych sankcji na Rosję. Też się nie udało. Tak? Nie udało się stworzyć unii bankowej, unii finansowej. Własnej armii nie udało się. Własnej armii. Tak naprawdę lista rzeczy, których Unii Europejskiej się nie udaje, jest znacznie dłuższa niż się udaje. A jak udało się stworzyć walutę euro, no to z tym są dopiero same kłopoty. Dotknął pan samej istoty rzeczy, istoty Unii Europejskiej, czyli jej konstrukcji. Ja zawsze mówię, że to jest, no, czy to jest, czy Europa ojczyzn, czy Europa jako ojczyzna? No, czy Europa jako ojczyzna. Ale ojczyzna, Europa, no mówię, ja uwierzę, że Europa się zjednoczyła, jak zobaczę na stadionie zawodnika, który po zwycięskim meczu będzie biegał z flagą Unii Europejskiej. I śpiewał. Jakoś jeszcze nie widziałem, tylko widziałem z polską flagą, niemiecką, francuską, czy jakąkolwiek inną. Więc to jest jakby, myślę, odpowiedź na to, jak ta integracja powinna przebiegać. No, a zafundowaliśmy sobie taki model, który jest totalnie niewydolny. A przy CETA, no, no, to, że Walonia akurat... Dlaczego Walonia akurat, to tego naprawdę nie wiem. Ale właśnie dlaczego nie? Natomiast, no, że 3-milionowy kraj blokuje tego typu wielką umowę, no to jest troszkę zabawne. Nie kraj, znaczy prowincja, znaczy, kraju. Nawet prowincja, nawet nie znaczy, kraj, tylko połowa kraju. O. Nie blokuje, tylko negocjuje dla siebie ekstra warunki. Natomiast znaczy, blokuje negocjując. Początek końca Unii wziął się w momencie, kiedy
wielka strategia, tak zwana strategia lizbońska, która miała spowodować, że Europa miała być bardziej konkurencyjna niż Stany Zjednoczone. I tak jak w czasach Związku Radzieckiego, w pewnym momencie Związek Radziecki miał prześcigać Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o poziom życia, i tak samo takie Unia sobie założyła cele. W pewnym momencie odstąpienie od tej strategii, bo widać było, że ani liderzy, ani ich decyzje temu w tym kierunku nie szły, jest momentem, w którym Unia zaczęła się ewidentnie cofać, bo już dzisiaj mam przykłady nawet krajów afrykańskich, gdzie w pewnych obszarach kraje afrykańskie nie tylko dogoniły Unię, ale zaczynają wyprzedzać. Także Unia Europejska i Europa jako kontynent przestało być miejscem wyznaczającym najwyższy poziom dobrobytu na świecie. Tak, ale i to wszystkie dalej jest Chiny. Bardzo bogate. To już jest tylko konsumpcja i wyłącznie, jak to się kiedyś mówiło, życie z odłożonej kubki różnych aktywów, a nie twórcze, dynamiczne społeczeństwo, bo zresztą trudno stworzyć imperium, jak to kiedyś jeden z historyków cywilizacji zobaczył, w momencie, kiedy społeczeństwa zaczynają wymierać w Unii, a z takim procesem kryzysu demograficznego mamy miejsce. Oczywiście Rzym, Imperium Rzymskie opadało 250 lat, także mamy jeszcze trochę czasu. Czy Europa ma być skansenem, czy ma być takim przodującym społeczeństwem? Na razie idziemy w kierunku raczej skansenu, takiego bardzo fajnego, w tym się nawet bardzo fajnie żyje, bardzo sympatycznie się żyje, dba się o czyste powietrze i tak dalej, i tak dalej. Od traktatu lizbońskiego to my nie odeszliśmy, my nawet nigdy go nie zaczęliśmy wdrażać, od strategii lizbońskiej. Nigdy, ona nawet przez moment nie była wdrażana, to był po prostu tylko jeden wielki śmiech tak naprawdę. Jak ją... A tak, była, to była bardzo poważna, to prawda. Co miesiąc była konferencja na temat strategii lizbońskiej. Ja to uwielbiam, bo są zjazdy i zwykle one są w bardzo fajnych miejscach. Na jakichś wyspach kanaryjskich albo w jakichś pałacykach w Prowansji. Spotykają się ci bardzo mądrzy ludzie, opracowują biały papier albo biały dokument, albo jakiś traktat przygotowują, który następnie wszyscy zapominają, to się jakoś tam toczy latami, 2-3 lata, a potem jest, że Unia Europejska nie będzie szczędziła starań w przyszłości, żeby doprowadzić do Unii Bankowej, Fiskalnej, i nic z tego nie wychodzi. A sama CETA, bo tutaj w Polsce mam wrażenie, że część ludzi się cieszy, że nie będziemy my Europejczycy, ale także i Polska mieli szerzej otwartego rynku na Według badań Kanada. Nawet nie część, a większa część. Bo żaden z rządów uczciwie nie postawił sprawy. Gdyby ten bilans korzyści i strat był ewidentny, to co szkodziłoby rządowi przedstawić, że na tym tracimy, ale na tym tyle zyskujemy, że te straty, że tak powiem, są nieistotne z tego punktu widzenia, i społeczeństwo jednak jest w dużej mierze racjonalne, jeżeli chodzi o swoje korzyści. A to nie jest tak, że my tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie tracimy, zyskujemy, bo to jest, jeżeli to jest wolny rynek, to odzywają się ci, którzy się boją po prostu konkurencji. Ale przecież za nasze podatki od tylu lat polskie rządy, zatrudniając tysiące ekspertów, robiły nie wiadomo jakie analizy, które wskazywały i do tego doprowadziły, że polski rząd jednak podpisał umowę. Ona wymaga tylko ratyfikacji. Stąd, skoro miał taką wiedzę, to niech tą wiedzę ujawni, dlaczego została umowa podpisana. CETA ma grzech pierworodny. No, była negocjowana przez wiele lat, ale w takiej tajemnicy, że nikt nie wiedział, nawet rządy nie wiedziały, więc pewnie tych ekspertów tam nie wiem do czego zatrudniały. I w związku z tym to, że jest coś jest niewiadome, od razu budzi podejrzenia. No a przede wszystkim to GMO. Pewnie byli panowie w Kanadzie, widzieliście tam dwugłowe cielęta? Bo ja nie, ani dwugłowych dzieci. Więc myślę, że jakoś ma się społeczeństwo kanadyjskie dobrze. I obawy przed GMO, no można to zabezpieczyć inaczej. Tym bardziej, że one są zabezpieczone. Dokładnie. A na tym się gra, czyli to jest taka populistyczna gra. To jest dokładnie to, co powiedział pan Sadowski. To nie jest taka reakcja typowa na tą arogancję Komisji Europejskiej. Przypomnę, pani komisarz do spraw negocjowania tej umowy wielokrotnie mówiła, że ja, Montlier, mam kompetencje do tego, żeby bez zasięgania opinii rządów podjąć taką decyzję. Potem zdziwiona mówi, aha, to jeszcze trzeba ratyfikować, czyli jednak ktoś musi poza mną to przeczytać. I to padło. Te same problemy były z TIP-em, TTIP, to jest transatlantycki. No to już na razie chyba w ogóle zapomnimy przynajmniej na chwilę. Na chwilę. No dobrze, a skoro jesteśmy za granicą, bo jeżeli nawet uda się
wreszcie podpisać to porozumienie, ratyfikować tą CETA, to kraj, który będzie poza tym, będzie Wielka Brytania za chwilę. I tutaj jakby ta dyskusja na temat tego, co dalej będzie się działo po Brexicie z Wielką Brytanią, idzie dwoma torami. Z jednej strony pani premier, pani May mówi, że poprawimy warunki dla przedsiębiorczości Wielkiej Brytanii, będziemy się szybciej rozwijać, ograniczymy biurokrację, nie będzie tyle kosztów, nie będziemy musieli się wszystkiego słuchać Unii Europejskiej, no ale z drugiej strony są fakty, coraz więcej banków, dzisiaj chyba Financial Times mówi, że jednak banki będą się wynosić z tego. Około 60 tysięcy miejsc pracy w sektorze finansowym. Jest zagrożonych oczywiście na razie dopiero. Ale to jest sytuacja, w której jeszcze nie ma porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską na temat procedury wychodzenia i na jakich warunkach Wielka Brytania będzie wychodzić, bo Wielka Brytania chce brać udział jednak w wolnym rynku, w strefie wolnego rynku, która jest w Europie. I jeżeli pani premier zagroziła, jeżeli nie otrzyma satysfakcjonujących warunków, to za chwilę Wielka Brytania ogłasza CIT na poziomie 10%, to ma być elementem konkurencji i na nic się nie zdadzą zachęty polskiego rządu, żeby to z Wielkiej Brytanii do nas przedsiębiorcy przyjeżdżali, bo tu będzie lepiej, bo Wielka Brytania naprawdę może dzisiaj właśnie pod wpływem Brexitu stworzyć konkurencyjne warunki dla biznesu europejskiego, zwłaszcza, że ma ku temu naprawdę wszelkie podstawy. To jest mały rynek wtedy, tak? Do tej pory był sens pozostawać w Londynie ze względu na to, że to wystarczyło założyć tam przedstawicielstwo i nie trzeba było budować kolejnych przedstawicielstw w innych państwach Unii Europejskiej. Wystarczyło oddziały. A teraz niezależnie, jeżeli bank, firma ubezpieczeniowa będzie miała swoją... Koncern samochodowy, myślę o tym. Tak, to będzie musiał jeszcze dostawać pozwolenia certyfikacji samej Unii Europejskiej. Będą dwa równoległe projekty. Także Wielka Brytania ogranicza się do tego, czym jest Wielka Brytania. Prawda? Poza wszystkim z pewnością Wielka Brytania będzie chciała uczestniczyć w wolnym rynku, czy w rynku europejskim. No tyle, że tutaj mamy przykłady. To, przepraszam, to po co robili Brexit? Bo Norwegowie, mając taką sytuację, ponoszą koszty zbliżone do tych, które ponosiła Wielka Brytania, zachowując wszelkie proporcje. Więc mnie się wydaje, że Wielka Brytania będzie właśnie dążyła w takim kierunku, nie wiem, utworzenia jednej wielkiej specjalnej strefy ekonomicznej, by posługiwać się takimi pojęciami, czy jakiegoś wielkiego raju podatkowego. Czy to się uda? Europa ma dużo instrumentów, by to uniemożliwić. Ale uda się, bo mają doświadczenia chociażby z własnym Hongkongiem, który był jedną wielką strefą wolnego handlu i konkurencyjnych rozwiązań pod każdym względem. Też kawałek sam. I Hongkong póki co ciągle jest w rankingu najbardziej wolnych miejsc gospodarczo na świecie, najszybciej rozwijających się. Ale gdyby było tak, no to są kraje, które mają CIT równie niski jak kraje nadbałtyckie. I też mogły być... To dlatego Wielka Brytania może pójść dalej i zlikwidować CIT jako podatek wyjątkowo głupi, zwłaszcza, że w Luksemburgu wynegocjowany CIT wynosił na poziomie po zerze ileś tam przecinków dla dużych korporacji. Prawda? Których tam zresztą nie ma. Może dlatego był. Tam jest jeszcze jedna interesująca rzecz, mianowicie ceny nieruchomości. W tej chwili trudno sobie to wyobrazić, ale ceny tych najdroższych nieruchomości w Londynie dochodzą do 600-700 euro za metr. W Berlinie najdroższe to jest 200, powiedzmy 250 euro. No w Polsce to jest, nie wiem, 40-30 euro. To maksymalnie. W najdroższych lokalizacjach. Także tutaj, tak czy owak, Wielka Brytania będzie musiała spuścić trochę tego powietrza, tak? I z rynku nieruchomości, i z funta, co już się dzieje. No i to jednak ta gospodarka, chcąc, nie chcąc, będzie musiała, jeżeli ma być konkurencyjna, trochę się przysiąść. Londyński rynek nieruchomości to jest coś niewyobrażalnego. To jest rynek, który no, nigdy tak naprawdę nie przeżywał dłuższej stagnacji. Te kilka czy kilkanaście procent rocznie te nieruchomości rosły. No, myślę, że ten Brexit ten proces jednak przerwie i dokona istotnej korekty. Ale nawet jak będzie korekta, to jest też dobra okazja, żeby różne fundusze, zwłaszcza z krajów arabskich, ruszyły na zakupy, czy fundusze chińskie. Także
czasem być dobrze tanim. No, oczywiście. Przecież prezesi Europejskiego Banku Centralnego modlą się od lat, aby obniżać wartość euro w relacjach zewnętrznych, handlowych, bo dzięki temu według ich mniemania poruszy to gospodarki krajów europejskich. Także a tu się dzieje proces naturalny. W dodatku tyle niewiadomych powoduje nerwowość na spekulacyjnych rynkach finansowych. Stąd mamy zmiany cen, ale to się dzieje w wyniku emocji, a nie racjonalnych kalkulacji, bo na razie nic się na dobrą sprawę nie stało, poza tym, że było referendum. Chyba wyślemy Andrzeja, żeby to wytłumaczył Anglikom, posiadaczom nieruchomości w Londynie. Znaczy, ta wyspa nie odpłynie raczej od kontynentu europejskiego, nawet jak się nie będzie częścią Unii Europejskiej. Politycznej Unii Europejskiej, politycznej, bo oni występują ze struktur politycznych. Ta odległość zostaje ta sama, prawda? Tak. I możliwości handlowe. Oczywiście złośliwcy zawsze mówią, kiedy w Europie panowało mocarstwo habsburskie, to Wielka Brytania też nie była w Unii Europejskiej i jakoś sobie dawała radę. Ale jest jeszcze jeden kraj, który mnie zastanawia, który ma bardzo preferencyjne, dogodne, przyjazne opodatkowanie. Też mówi po angielsku, prawie no, takim irlandzkim angielskim. Czy Irlandia nie będzie mogła przejąć trochę roli Wielkiej Brytanii? Bo wszyscy mówiąc o tych, no gdzie te banki się przeniosą, mówią, no to będzie albo Neapol, czy tam Frankfurt, Paryż może, ale nikt nie mówi o Dublinie, tak? Gdzie w sumie jest bliżej się przenieść i w którym tak naprawdę podatki są jeszcze przyjaźniejsze. Znaczy ja podejrzewam, że nie będzie takiego jednego centrum, że to będzie taki proces rozchodzenia się. Myślę, że Frankfurt odegra tutaj bardzo dużą rolę, szczególnie jeśli chodzi o rynki, o giełdę, o rynki kapitałowe. Myślę, że tak jak się przyzwyczailiśmy do takiego londyńskiego city, ono oczywiście nie zniknie, też to jest jasne, ale część się pewnie rozejdzie i pewnie się zdecentralizuje. Nie będzie już takiego jednego miejsca, takiego jednego ośrodka. Nie wiem, czy to się stanie, bo trzeba pamiętać, że to nie jest kwestia tylko Brexitu. Dziś minister rządu Niemiec wyraził poważne zaniepokojenie możliwością upadku projektu, jakim jest Unia Europejska. Także mamy procesy, które jednak mogą w cudzysłowie przykryć Brexit, bo dzieją się tu na terenie Unii i widać dziś, że elity do tej pory kontrolujące państwa, jak we Francji czy w Niemczech, no tracą nad swoimi państwami i jakby tak zwaną globalną gospodarką, globalnymi politykami europejskimi na tyle kontrolę, że może dojść do przewrotów politycznych dosyć istotnych, których skutki mogą być znacznie bardziej zaskakujące niż cały ten Brexit. Także zobaczmy, jaki może być finał wyborów we Francji i w Niemczech, kiedy dojdzie alternatywa niemiecka do tego prawie jeszcze władz. Rok. A proszę powiedzieć, Polska. Wicepremier Morawiecki jeździł do Londynu, zapraszał tutaj do nas również te wszystkie instytucje międzynarodowe, koncerny samochodowe. Tutaj jeden bank, który premier Morawiecki namawiał, jest większy niż cała Polska. I to jest chyba odpowiedź. Znaczy on jest większy, tylko ma większe zasoby finansowe. Tak, ma większe niż cała Polska. I to jest, myślę, odpowiedź. No, znajmy proporcje, mocium panie, i lokujmy się na tej półce, na której jesteśmy. Jeszcze odniosę się do Unii Europejskiej. Unia Europejska nie ma czegoś takiego jak skończona, że się skończy Unia Europejska. Wyrzućmy coś takiego ze słownika. On skończy się taka, jaką znamy. Być może. Tak, to jest wielce prawdopodobne. Ale Unia Europejska będzie, bo istnieje taka potrzeba. Ale euro? Unie, już niekoniecznie. A euro to już jest co innego. Były bardzo różne unie w ramach Unii Europejskiej i one nie przetrwały do tej pory, mimo że miały lepsze podstawy. Jeżeli pan wicepremier zachęcał angielskie firmy, to jeżeli będą miały takie same warunki angielskie firmy jak polskie, to nie wejdą. Chyba że polskie firmy będą miały takie warunki, jakie proponował angielskim firmom wchodzącym do Polski. Wtedy Polska faktycznie może gospodarczo się zmienić. I nieruchomości po 40 euro za metr. 600. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję państwu. Już jutro Ekonomia Raport, 22:10. Zapraszam serdecznie.